Forrest Gump. Reżyser opowie optymistyczną historię. Da wiarę, że wszystko w życiu jest możliwe, bo życie jest jak pudełko czekoladek. Przed nami Tom Hanks w swojej życiowej roli. Od lat ubezpieczamy miliony Polaków. Teraz chcemy wejść z wami w nowe tysiąclecie. Umysły genialnych ludzi zmieniają świat. Pokazują, że istotę rozwoju stanowi nowa idea. Nasza idea to ciągle nowe pomysły, które ty zmieniasz we własne idee. Idea, żeby mieć ideę. To jest mleko białe, delikatne i czyste. To w bieli rodzą się najpiękniejsze chwile twojego życia. Zdarzenia i marzenia mkną przed nami. My świadomi czasu dbamy o to, co zrodzone prosto z nas. Dlatego dajemy ci to, co najczystsze. Czyste, białe mleko. Białe. Czyste, białe mleko. Najlepsze, co możesz dać. Nie zwlekaj. Zostało tylko kilka dni na zapisanie się do Skarbca Emerytura. Zadzwoń na naszą gorącą infolinię 0801 102 102, a przyjdziemy do ciebie. Aminka Wronki składa świąteczne życzenia. Radosnych świąt bez troski chwil, a w nowym roku samych jasnych dni. Aminka, jasna strona życia. Kiedy masz pewność, że przyszłość twojej rodziny jest bezpieczna, możesz bez przeszkód cieszyć się urokiem takich chwil. Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym przez wiele lat będzie chronić twoją rodzinę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, radosnej, rodzinnej atmosfery, a także powodzenia w nowym 2000 roku, życzy Państwu Alte Leipziger Hestia. Już jest. Nowa bateria Panasonic Power Alkaline Max. Do 30% więcej mocy w urządzeniach cyfrowych dzięki nowej technologii Aktywator 2. Baterie Panasonic. To moc do maksimum. Niemiecka firma ubezpieczeniowa o stuletniej tradycji Hamburg Mannheimer oraz dynamicznie rozwijające się polskie firmy ubezpieczeniowe Compensa, Compensa Życie i Mostostal Export utworzyły rodzinę. Otwarty fundusz emerytalny. Twoja przyszłość to rodzina. Tak, pracuję dla Mikołaja, ale nie rozmawiajmy o robocie. Słuchaj, gadałem z pingwinem. Żona Misia ma nowe futro. Misia, nie pamiętasz? A z kim chodziłeś na foki? Spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzy Telekomunikacja Polska S.A. Życie to nie film. Emerytura to fakt. Czas na męską decyzję. Albo inni zdecydują za ciebie. Zadzwoń 0800 421 421. Ja w to wchodzę.
Codziennie po obiedzie zostają sterty brudnych naczyń. Czy zmywarka sobie poradzi z zaschniętymi resztkami jedzenia? Tak, bo teraz jest Calgonit. Tabletki Calgonit z unikalną dwufazową strukturą gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia. Warstwa niebieska rozpuszcza zaschnięte resztki jedzenia, a warstwa biała usuwa je bez śladu. Dzięki temu wszystko jest tak czyste, że aż lśni. Calgonit System. Polecamy przez wiodących producentów zmywarek. Prędzej krowy zaczną latać, niż pojawi się coś zdrowszego od naszego miejskiego powietrza. Coś się pojawiło. Nasz sok jabłkowy. Tylko Hortex. Wszystkie życzenia się spełniają. Kasia pomoże ci spełnić te najsłodsze. Kasia, najsłodsze życzenia. Po godzinach Lech. Święta to czas wyjątkowy. Dlatego Jakobs przygotował dla ciebie specjalną ofertę. Teraz kawę Jakobs Kronung możesz kupić w oryginalnej świątecznej puszce. Jakobs, ten aromat zawsze zbliża. Mam na imię Krzysztof. A to jest moja rodzina. Sądzę, że nie ma nic piękniejszego niż widok szczęśliwych dzieci. Jestem lekarzem. Na co dzień zmagam się z chorobami i cierpieniem dzieci. Największą barierą w mojej pracy jest brak specjalistycznego sprzętu medycznego. Już po raz siódmy Telewizja Polska z inicjatywy Biura Reklamy prowadzi akcję charytatywną Reklama Dzieciom. Dzięki niej moja placówka i wiele innych może efektywniej pomagać najmłodszym. Hojność reklamodawców biorących udział w tej akcji jest kluczem do jej sukcesu. Całkowity dochód z jedynego bloku reklamowego emitowanego przed wigilijną wieczorynką jest przeznaczony dla dzieci. Mamy nadzieję, że fundusze zebrane przez nas i w tym roku pomogą chorym i potrzebującym maluchom. Wyjątkowe widowisko w wyjątkowym wykonaniu. Wielka świąteczna gala Artyści Dzieciom. Sprawdźcie, kogo tygrysy lubią najbardziej. Kto pod kopułą kręci fikołki? Kogo gonił Przemysław Saleta? I co połączyło Janusza Gajosa ze Słonicą Sumatrą? Zobaczcie, jak łatwo być szczęśliwym. Oczekujcie niespodzianek. Druga część widowiska Artyści Dzieciom dziś o 22:35. Joe, ścigają bandytów w dość nietypowy sposób. Policja, jesteście aresztowani. Poddajcie towar. Podając się za płatnych morderców, dostają zlecenie. Kogo mamy załatwić? To bardzo niebezpieczny człowiek. Co ona ma z tym wspólnego? Należy do niego. Ja zdecyduję, kiedy masz umrzeć, panienko. Co zrobiliście mojemu partnerowi? Jeśli jeszcze raz uciekniesz, będę bez litości. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, jak pracujecie w Chicago, ale tutaj wasze metody się nie sprawdzają. Jaron Crabb. Umrzesz, przyjacielu. Richard Gere. Chodź. I Kim Basinger w policyjnym thrillerze Richarda Pierce'a. Bez litości. Dziś o 23:50. Gwiazdy formatu Kim Basinger i Richarda Gere pojawią się nie tylko w naszych filmach, ale także w programach rozrywkowych. Wystarczy spojrzeć na wykonawców koncertu w Modenie. Obok Pavarottiego usłyszymy Joe Cockera, Mariah Carey, B.B. Kinga, Zucchero i wielu, wielu innych. Ta wspaniała muzyczna uczta jutro u nas o 16:05. W drugi dzień świąt proponujemy także inne programy rozrywkowe. 1 czerwca tego roku odbył się w Modenie, rodzinnym mieście Luciano Pavarottiego, szósty już koncert charytatywny z cyklu Pavarotti i przyjaciele. Celem imprezy było zgromadzenie funduszy na pomoc dla dzieci z dotkniętej klęską żywiołową Gwatemali oraz pogrążonego w wojnie domowej Kosowa.
U boku wielkiego tenora zaśpiewali Mariah Carey, Joe Cocker, Gloria Estefan, Ricky Martin, Lionel Richie i zespół Boyzone. Nasza relacja z tego wspaniałego muzycznego wydarzenia w drugi dzień świąt o 16:05 w Jedynce. Gwiazdy, przeboje i Alex Band to koncert zarejestrowany w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znane i popularne przeboje muzyki rozrywkowej z towarzyszeniem orkiestry Alex Band pod dyrekcją Aleksandra Maliszewskiego zaśpiewają znakomici polscy wokaliści. Zbigniew Wodecki, Ryszard Rynkowski, Zdzisława Sośnicka, Michał Bajor, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Markowski, Beata Kozidrak i chór Polskie Słowiki. Gwiazdy, przeboje i Alex Band w drugi dzień świąt o 22:15 w Jedynce. Muzyce i rozrywce będzie na naszej antenie partnerowała 10 Muza. Od rana do późnego wieczora proponujemy filmy znane i legendarne, a w nich plejada gwiazd kina europejskiego i światowego. W ciągu dnia królować będzie kino familijne. Z dziećmi można też będzie obejrzeć Park Jurajski. Późnym wieczorem zaś już dorosłym pokażemy filmową perełkę Pulp Fiction i kolejną historię Majora Sharpa. Zapraszam do świątecznego kina w Jedynce. W innym safari parku ekscentryczny milioner wskrzesza do życia prehistoryczne gady. Inauguracyjna wycieczka naukowców zamienia się w koszmar, gdy krwiożercze dinozaury uciekają na wolność. Słynny kasowy przebój Stevena Spielberga. Park Jurajski. 3 Oscary za dźwięk, efekty specjalne i wizualne. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum i Richard Attenborough. Przekrocz z nimi bramy Parku Jurajskiego w drugi dzień świąt o 20:05. Spokojnie, to napad. I dokonam na tobie srogiej pomsty w zapalczywym gniewie. Świat wielkich mafiozów, płatnych morderców i drobnych kanciarzy w komedii kryminalnej Quentina Tarantino, precyzyjnie ulepionej z tandetnych historiek tworzących piorunującą całość. Złota palma w Cannes i Oscar za najlepszy oryginalny scenariusz. Chciałem gnoja zabić, pistolet sam wypalił. Gdzie za zastępcy. Mamy tu bohatera, misiu pysiu, rozwal go. Pulp Fiction. W rolach głównych John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman i Harvey Keitel. Niedziela, drugi dzień świąt o 23:00 w Jedynce. Niech ktoś przekaże to Wellingtonowi. Bonaparte wystrychnął go na dudkę. A w drugi dzień świąt o 1:35 Waterloo Majora Sharpa. Jedynka zaprasza. Pierwszy dzień świąt niebawem będziemy mieli już za sobą. Trochę szkoda. Nie powstrzyma się czasu. Za 6 dni Sylwester. Oto propozycja, by spędzić go razem z nami. Przejmuję kontrolę nad telewizją. Świat komputerów i komputerowych geniuszów. Nie do wiary. Haker. Hakerzy włamują się do systemów komputerowych, wprowadzają do nich wirusy i wykradają poufne informacje. To terroryści. Grupa hakerów odkrywa zbrodnicze plany groźnego psychopaty. Zlokalizowałeś numer? Mamy faceta. Służba bezpieczeństwa nie rusza się. Co wy? Żeby aresztować jakiegoś nastolatka, stworzyłeś wirusa, który spowoduje globalną katastrofę ekologiczną? Sprawdź, co jest na tej dyskietce. Jutro o 10:30 wirus o nazwie Da Vinci spowoduje wylew ropy. Na waszym miejscu wszczołbym alarm w internecie. Młodzi hakerzy łączą swoje siły i komputerowe umiejętności, aby pokrzyżować plany szaleńca. Hakerzy 31 grudnia o 17:25. D
Tim Robbins, Meg Ryan i Walter Matthau w zwariowanej komedii Narzeczona dla geniusza. Legendarny fizyk Albert Einstein postanawia wyswatać swoją piękną wnuczkę intelektualistkę. Jego kandydatem jest przystojny mechanik samochodowy. Wujek Albert postanawia wykierować go na genialnego naukowca. Pociągnie to za sobą wiele przezabawnych perypetii. Narzeczona dla geniusza. Piątek 31 grudnia o 20.15 w Jedynce. Jest niezwykle skuteczny, ale jego metody nie cieszą się popularnością. Chryste, kim jest ten świr? Odsunięto cię od sprawy Stroma. Zajął się nią Wydział Zabójstw. Pulowski postanawia kontynuować śledztwo na własną rękę. Twój nowy partner. Ciekawe, czy potrafisz mnie osłaniać. Strzelaj! Czy nowicjusz zachowa zimną krew w dramatycznej sytuacji? Nie przegram tego wyścigu. Więc albo zejdź mi z drogi, albo bądź moim partnerem i wspieraj mnie. Clint Eastwood i Charlie Sheen. Jak taki durny Polaczek mógł się łudzić, że mnie przechytrzy? W klasycznym kinie akcji. Żółtodziób w sylwestrową noc o 1:05.